Witam wszystkich na kanale Matfaza. Dzisiaj zajmiemy się wprowadzeniem do logarytmu. Zacznijmy sobie od definicji. Mamy dwie liczby, A i B, takie, że obie te liczby są większe od zera oraz A jest liczbą różną od jedynki. Logarytm o podstawie A z liczby B nazywamy taką liczbą x, taka, że a podniesione do tej liczby x jest równe b. Zobaczmy sobie to na kilku przykładach. Weźmy na przykład logarytm o podstawie 2 z 8. Skorzystajmy z definicji. Logarytm o podstawie 2 z 8 ma nam dać jakąś liczbę, czyli ma nam dać jakąś liczbę x. Ale wiemy, że 2 do tej potęgi x ma nam dać 8. No to 2 do której potęgi da nam 8? 2 do potęgi trzeciej da nam 8. Zatem logarytm o podstawie 2 z 8 jest równy 3, bo 2 do potęgi trzeciej daje nam 8. Oznaczmy sobie ten przykład jako przykład A, weźmy sobie inny przykład B. Logarytm o podstawie 2 z 1 szesnastej też ma być równy jakiemuś x-owi. I 2 do tego x ma nam dać 1 szesnastą. Tutaj już nie ma tak łatwo, że mamy 2 do którejś potęgi daje nam 8, ponieważ pojawia się ułamek. Zatem przekształćmy sobie tą prawą stronę, tą 1 szesnastą, tak aby dostać 2 do którejś potęgi. Zatem 2x jest równy. Chcemy dostać podstawę 2, zatem mamy 1 przez 2 do której potęgi daje nam 16, no to jest 2 do potęgi czwartej. No ale musimy jeszcze sobie z 1 przez 2 do czwartej zrobić liczbę odwrotną. Zatem 2x jest równe 2 do potęgi minus czwartej. Jeżeli mamy minus w wykładniku, oznacza nam to, że liczba jest w naszym wypadku akurat ułamkiem. Mamy te same podstawy, zatem x jest równy minus 4, więc logarytm o podstawie 2 z 1 szesnastej jest równy minus 4. Weźmy sobie przykład C. Logarytm o podstawie 2 z pierwiastka trzeciego stopnia z 2. No znowu jest równy jakiejś liczbie x. 2 do tej liczby x ma nam dać pierwiastek z 2 do trzeciej. Znowu zapiszmy sobie prawą stronę jako 2 do którejś potęgi, czyli mamy 2x równa się 2. I uwaga, mamy pierwiastek trzeciego stopnia, więc jeżeli to jest pierwiastek, to idzie to do mianownika. I tak jakbyśmy mieli cały ten ułamek do potęgi pierwszej. Nie ma tam potęgi napisanej, więc domyślnie jest potęga pierwsza, a potęga idzie do licznika. I zatem x jest równy 1 trzeciej, czyli logarytm o podstawie 2 z pierwiastka trzeciego stopnia z 2 jest równy 1 trzeciej. Weźmy sobie kolejny przykład. Przykład D. Logarytm o podstawie 2 z 1 ósmej. Znowu jest to jakaś liczba x. 2 do tej liczby x ma nam dać 1 ósmą. I ten przykład jest podobny do przykładu B. Znowu musimy dostać z prawej strony 2 do którejś potęgi, zatem mamy 2 do x równa się 1 przez 8, to inaczej 2 do potęgi trzeciej, a żeby się pozbyć ułamka,
Zróbmy coś takiego. 2 do x jest równe 2 do potęgi minus 3. Ten minus nam gwarantuje, że ten zapis jest ułamkiem. Zatem x jest równe minus 3, czyli logarytm o podstawie 2 z 1 ósmej jest równy minus 3. Weźmy sobie kolejne przykłady, czyli przykład e. Logarytm o podstawie z 3 z 81 to jest jakiś tam x. Jeżeli ktoś od razu widzi, ile to jest, można od razu wpisać, ale my to sobie rozpiszemy. Czyli 3 do jakiej potęgi da nam 81? 3 do potęgi czwartej daje nam 81, zatem logarytm o podstawie z 3 z 81 jest równy 4. Przykład f. Logarytm o podstawie z 3 z pierwiastka z 3. No to jest jakiś x. 3 do tego x ma być równe pierwiastkowi z 3. I znowu tu już nie jest to aż tak łatwo widoczne, zatem z prawej strony chcielibyśmy dostać 3 do którejś potęgi. Zatem mamy 3x równa się 3. Uwaga, pierwiastek jest drugiego stopnia, więc w mianowniku piszemy 2, a całość jest, no nie ma żadnej potęgi napisanej, więc jest do potęgi pierwszej, zatem to jest 3 do potęgi 1 drugiej, czyli x jest równy 1 druga, zatem logarytm o podstawie z 3 z pierwiastka z 3 jest równy 1 drugiej. Weźmy sobie przykład g. Logarytm o podstawie z 3 z 1 dziewiątej. Znowu jest to jakiś x. Zatem 3 do tej potęgi, do tego x ma być równe 1 dziewiątej. Chcielibyśmy z prawej strony dostać coś o podstawie 3, więc mamy 3 do x równa się 1 przez 9, to jest inaczej 3 do kwadratu. Czyli 3x jest równe, chcemy się pozbyć tego ułamka, więc to będzie 3 do potęgi minus drugiej, zatem x jest równe minus 2, a logarytm o podstawie z 3 z 1 dziewiątej jest równy minus 2. Weźmy sobie jeszcze przykład h, czyli logarytm o podstawie z 3 z pierwiastka czwartego stopnia z 3 i całość do potęgi piątej jeszcze. To jest równe jakiemuś x-owi, zatem 3 do potęgi x jest równe pierwiastek czwartego stopnia z drugiej, całość do potęgi piątej, czyli 3x jest równe 3. Mamy pierwiastek czwartego stopnia, zatem czwórka idzie do mianownika i całość do potęgi piątej. Piątka idzie do licznika, czyli x jest równy 5 czwartych. Zatem logarytm trzeciego stopnia z o podstawie z 3 z trójki całość do potęgi piątej jest równy 5 czwartych. Dodatkowo powiedzmy sobie jeszcze, że logarytm o jakiejś tam podstawie a z jedynki jest zawsze równy 0, a logarytm o podstawie a z a jest zawsze równy 1. Zatem weźmy sobie jakiś przykład. Logarytm o podstawie z 5 z jedynki jest równy 0, ponieważ 5 do potęgi zerowej da nam 1, cokolwiek do potęgi zerowej da nam 1. No a logarytm o podstawie z 6 z 6 jest równy 1, bo 6 do potęgi pierwszej daje nam 6.